Jedziemy? Jedziemy. To, co jest piękne, rozbudza pasję. A jeśli młody człowiek czymś się pasjonuje, lub lepiej kimś, w końcu wstaje i zaczyna czynić wspaniałe rzeczy. Z martwego, jakim był, może stać się świadkiem Chrystusa i oddać za Niego życie. To słowa papieża Franciszka, które kieruje do nas młodych na kolejny Światowy Dzień Młodzieży, który przed nami. Niestety, w tym roku nie będzie nam dane się spotkać w katedrze, ale to nie znaczy, że nie chcemy świętować. Chcemy zgromadzić się wspólnie z naszym biskupem Romanem, aby wspólnie cieszyć się, radować i przeżywać naszą wiarę. Dlatego powstało wydarzenie Pasja 2020. To czas, kiedy chcemy rzeczywiście przeżywać Światowy Dzień Młodzieży, cieszyć się sobą, swoją obecnością. Nie możemy przyjechać do Bielska, ale każdy z nas może zrobić swoje zdjęcie, uśmiechnięte, radosne, z pasją, wysłać na podany adres e-mail. Z tych zdjęć zrobimy kolaż, na tle którego w najbliższą niedzielę, w Niedzielę Palmową, wraz z biskupem Romanem odmówimy o 15:00 koronkę do Bożego Miłosierdzia. Będziemy razem, przez Facebooka, przez YouTube'a, na Twitterze. Chcemy razem się modlić, a potem wspólnie przeżywać Wielki Tydzień. Pasja 2020. Już dziś zapraszam Cię serdecznie.